Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Czas na podsumowanie roku 2018, czyli lista top 10 2018 według MX Nowicki. Są tutaj obok mnie produkty, które wybraliśmy. Nie było łatwo. Na początku myśleliśmy o top 5, ale to było zbyt trudne do zrobienia. Ja później chciałem top 15, ale chłopaki powiedzieli spokojnie, spokojnie, nie szalej, ma być top 10. No i mamy te top 10. Słuchajcie, są tutaj produkty nie tylko nowe, które powstały w tym roku, czy wyszły na rynek. Natomiast są też produkty, które były już wcześniej, tylko my ich nie znaliśmy. Dopiero teraz, w tym już ubiegłym roku, udało nam się je przetestować, odkryć i jesteśmy z nich zadowoleni. Albo są też produkty, które odkryliśmy na nowo, bo znaliśmy je dużo wcześniej, ale nie docenialiśmy, tak, być może też nie znaliśmy ich możliwości. Zanim jednak zacznę, wszystkiego najlepszego w nowym roku i niech to będzie rok detailingowy, jak każdy. Słuchajcie, zaczynamy od samego początku. Mam tutaj gąbeczkę. Gąbka Nata, seria Slash. Natomiast głównie chodzi mi tutaj o pad grafitowy, czyli ten mocno tnący. Reszta gąbek z tej serii Slash, no to są piany, które już znaliśmy. Natomiast może trochę o historii tej piany. Tak naprawdę Michał z Nata podsyła nam co jakiś czas jakieś piany do testów. One muszą trochę odstać tam w naszym magazynku i dopiero z czasem bierzemy je do testów. Przy którymś projekcie akurat Adrian, zwany Andrzejem, wziął ten grafitowy pad, zaczął jechać, mówi, kurczę, no robi to robotę. Robi robotę do tego stopnia, słuchajcie, że mieliśmy kilka samochodów, gdzie pad mikrofibrowy czy wełniany no, wymagał podwójnego czy potrójnego wypracowania, tak? Natomiast ta gąbka w jednym podejściu robiła tą samą robotę. Pamiętam, mieliśmy takiego Golfa GTI-ka w białym akrylu, tam właśnie pokazał pazur ten pad grafitowy i później robiliśmy też Volvo, starsze Volvo i tam tak samo musieliśmy matować dwa elementy, poprawki jakieś po lakierniku robić i ten pad okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest to w ogóle pad zamknięto-komórkowy, dosyć twardy, ta pianka jest taka no, bardzo specyficzna. Jeden minus, bardzo niska trwałość, tak? Tak naprawdę wytrzymuje jeden element, no czasami dwa do trzech elementów. Absolutnie nie nadaje się do prania, ponieważ wtedy już w ogóle się nam rozrywa, tutaj odchodzi to wszystko. Natomiast tak czy inaczej są lakiery, przy których robi niesamowitą robotę, no i my lubimy po niego sięgać, mimo to, że po prostu później idzie tak naprawdę do śmieci. Ale naprawdę się przydaje. Chłopaki z Nata bardzo bali się wprowadzić tą gąbkę na rynek. Nie wiedzieli, jak wszyscy zareagują, to my tak naprawdę ich mocno cisnęliśmy, że coś takiego może się przydać, bo jest to zupełnie coś nowego. Naprawdę uważam, że godna polecenia gąbka. Kolejny produkt, Allegrini Super Skin. Słuchajcie, tak naprawdę mieliśmy zrobić o tym odcinek, ale w sumie jakoś tak się nie udało nam jeszcze go nakręcić, natomiast na pewno jeszcze to zrobimy. Jest to APC w sprayu, ale podawane w formie piany. Naprawdę bardzo fajny produkt, mocno penetrujący. Gdzie on tak naprawdę nam się sprawdza najlepiej? Po pierwsze szyny foteli, tam gdzie nie możemy wszędzie dojść. Jeżeli wyciągamy szczególnie fotele do prania, tak, robimy taki pen detailing wnętrza i czyścimy te szyny, używamy tylko właśnie APC w sprayu. Ta pianka nam rośnie, podnosi te wszystkie zanieczyszczenia, po czym spływa razem z tymi zabrudzeniami gdzieś tam na bok. Dodatkowo oczywiście zawsze musimy wydmuchać sprężonym powietrzem wszystko. Pedały, gaz, hamulec, tak, tam gdzie mamy te gumki i tam zawsze w tych szczelinach jest bardzo dużo zanieczyszczeń i też trzeba mocno wspomagać się jakimiś szczoteczkami. Piana bardzo fajnie podnosi te wszystkie zanieczyszczenia. Także bardzo ciekawy sposób. Kiedy pierwszy raz trafiło to w moje ręce, myślałem, że taki produkt po prostu marketowy, ale nie. Naprawdę potrafi się to przydać. Co mamy dalej? ADBL. ADBL Bonnet. Tak naprawdę tych bonetów mamy niewiele na rynku. Głównie są to produkty w proszku, które wymagają rozcieńczenia, trzeba kupować duże ilości.
gdzie klienci indywidualni nie potrzebują tak naprawdę aż tyle. Jeżeli chodzi o Adebela, wypuścili produkt gotowy do użycia. Jeżeli chodzi o moc, naprawdę jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Szczerze Wam powiem, że ja nawet w domu mam taką butelkę i jak młody coś wyleje na kanapę, to od razu to przeczyszczam tym właśnie bonetem. Robiliśmy też testy, nawet były jakieś zdjęcia na Facebooku takich foteli, które bardzo długo leżały gdzieś tam pod chmurką, takie nasze fotele testowe. Zrobiliśmy 50-teczkę, no, byliśmy w szoku, ile tego tłuszczu, takich zanieczyszczeń ten produkt potrafił zdjąć. To może wróćmy z powrotem teraz do akcesoriów. Na pewno pamiętacie test pędzelków z tego roku. Robiliśmy go na masce w czarnym uni. Były różne pędzelki, no i tutaj mamy Workstaff, ten albino, białe, syntetyczne włosie, ale takie rozszczepiane na końcu, naprawdę bardzo delikatny pędzelek. Naprawdę byliśmy w wielkim szoku, jak już robiliśmy te testy takie przed nagrywkami. Nie wierzyliśmy, że po prostu włosie, pędzelek może być aż tak delikatny, żeby zostawić aż tak niewiele mikrorysek na delikatnym lakierze. I to lakierze czarnym uni, gdzie po prostu wszystko widać. Także do wnętrza, jeżeli musicie gdzieś powymiatać jakieś szczelinki, już nawet tak finalnie, a tym bardziej gdzieś w okolicach właśnie tych elementów lakierowanych, jak drewna, czy właśnie to piano czarne uni, naprawdę świetnie, świetnie się sprawdza. Brawo za ten pędzelek. Czegoś tak delikatnego jeszcze chyba nie mieliśmy w ofercie, chociaż no, pewnie jakieś tam pędzle gdzieś są, być może jeszcze nie trafiliśmy. Ale na dzień dzisiejszy według nas najdelikatniejszy i to nas mocno zaskoczyło. Wracamy do produktów. Wash Mist. Soft 99 Wash Mist. W sumie niedawno był nawet odcinek o tym produkcie. Ciekawy produkt. Tak naprawdę, no i tu też ciekawa historia. Od tego może zacznijmy. Kiedy chłopaki z Softa przysłali nam po raz pierwszy ten produkt, uznaliśmy, no, kolejne gotowe do użycia APC, jakiś interior cleaner w cenie 35, tam coś koło 40 zł za niewielką butelkę. Raczej chyba nie będzie to hit sprzedażowy. Natomiast kiedy zaczęliśmy używać ten produkt i okazało się, że dosyć fajnie radzi sobie z różnymi zabrudzeniami, że wcale to nie jest taki delikatny produkt. Potrafi pokazać ten pazur, usuwa te wszystkie tłuszcze. Dodatkowo nie rozmazuje tych wszystkich białych napisów wewnątrz samochodu, szczególnie przy starych autach, przy klasykach jest to duży problem. Na pewno spotkaliście się z przypadkami, gdzie APC po prostu zaczynało Wam to rozmazywać, tak? Absolutnie nie tykamy tam APC. Ten produkt Wash Mist jest w pełni bezpieczny, nic takiego nam nie zrobi. Dodatkowo dla mnie było to wręcz niewiarygodne, że ten produkt może również działać na wyświetlaczu, fajnie ściągać te ślady po palcach, nie zostawiać żadnych mazów, smug, a mało tego, nawet na szybach, słuchajcie. I testowałem to wiele razy na szybach wewnątrz, tych bocznych, na lusterku, również w domu na lustrze wiele razy przecierałem tym produktem i rzeczywiście to działa. Bardzo fajnie czyści i rzeczywiście działa na tych powierzchniach szklanych. Ze skórą bardzo ostrożnie, to pokazywaliśmy w tym odcinku prezentacyjnym, tak, że można to zrobić na zasadzie psik na mikrofibrę i lekko przetrzeć, jeżeli nie mamy nic innego, natomiast on może naruszyć trochę nam tą warstwę zabezpieczającą, w sensie jak mamy tam jakieś mleczko, balsam czy jakiś produkt polimerowy. Natomiast naprawdę fajny taki w pełni działający quick detailer, a nawet trochę środek czy... przepraszam, środek czyszczący do wnętrza. Dodatkowo przyjemny, nieduszący zapach, tak jak jest to przy APC. No i produkt ma też właściwości antybakteryjne, jak to opisuje Soft. Póki co nie sprawdzaliśmy tego, trzeba było zrobić jakieś badania, ale no, Japończycy mają hopla na punkcie tej czystości bakterii, więc myślę, że rzeczywiście jest coś tam takiego. Może teraz czas na zabezpieczenie, czyli wosk. House of Wax Sapphire. Tak naprawdę produkt, który wyszedł pod koniec roku 2017, natomiast no, było za wcześnie, żeby o nim jakoś dużo mówić, tak? Jeżeli chodzi o produkty zabezpieczające.
nie mówiąc już o powłokach, ale nawet o woski, no to potrzeba trochę czasu, żeby to wszystko sprawdzić. No naprawdę dawno nie zaskoczył nas wosk tak pozytywnie. Po pierwsze, aplikacja. To była jakaś bajka, kiedy pierwszy raz przesmarowałem tym produktem element testowy, już byłem zadowolony. To było coś w stylu Swiss Waxa, czyli moich ulubionych wosków, gdzie mamy łatwe smarowanie, bardzo dobre, ten produkt jest oleisty, a jednocześnie później dotarcie jest banalnie proste. Tak naprawdę możemy go zostawić nawet na cały dzień, bym powiedział, i też go, słuchajcie, dotrzecie. Jeżeli chodzi o wygląd, widocznie przyciemnia, daje dużo takiej głębi, mokrego efektu, także no typowy taki efekt dla wosku, jeżeli chodzi o ten look. No i trwałość. Generalnie wiedziałem, że jest to wosk naturalny, oparty na karnaubie, natomiast ma jakieś też dodatki, z tego co wiem, syntetyczne. Nie spodziewałem się jakiejś mega trwałości. Kiedy Maciek, który jest jakby, to jest jego marka, tak, Maćka, powiedział, że ten wosk leżał u niego na samochodzie 4 miesiące i to w takim trudnym okresie jesiennym, byłem trochę zdziwiony. Nie do końca w to wierzyłem, ale rzeczywiście, słuchajcie, testowaliśmy go na wielu swoich samochodach, woskowaliśmy w całości samochody, elementy, no i też mamy jakieś informacje od klientów. Naprawdę ten wosk potrafi utrzymać się do 4 miesięcy spokojnie. 3 miesiące, jeżeli ktoś jeździ naprawdę dużo, w ciężkich warunkach, nie garażuje. Nawet teraz w tym okresie, słuchajcie, jesienno-zimowym, nie chcę mówić, że jest to konkurencja dla tych najmocniejszych syntetyków, tak jak na przykład Fuso. Absolutnie nie. Natomiast jakby patrząc na to, jak to się aplikuje, jaki daje wygląd i jak długo się utrzymuje, jest to dla mnie hit. Także naprawdę Mistrzostwo Świata. Dawno nie byłem tak zadowolony z wosku, a jeszcze tutaj jak udało się połączyć i tą aplikację, mega wygląd i trwałość, no to jest Mistrzostwo Świata. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj ten duży produkt z pompeczką, który wywołał bardzo dużo kontrowersji w tym roku, czyli Optimum No Rinse. Szampon do mycia bez spłukiwania tak naprawdę, tak? To nie jest mycie bezwodne, bo tak naprawdę potrzebujemy wody, żeby spłukać samochód, ewentualnie zrobić ten prełoż, spłukać i dopiero możemy myć. Natomiast produkt rzeczywiście działa. Obiecaliśmy Wam i będzie jeszcze takie podsumowanie, jeżeli chodzi o ten produkt, ale zresztą możecie sami zobaczyć, ile go zużyliśmy. Praktycznie cały galon poszedł. Mamy go od początku naszych właśnie testów, czyli to był lipiec albo sierpień. Umyliśmy naprawdę dużo samochodów tym szamponem. Samochodów po korekcie, z powłoką, z woskiem. Nie możemy powiedzieć tutaj złego słowa, naprawdę on działa. Musimy tutaj jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze gąbka, nie rękawica. Mieliśmy od Was jakieś opinie, że ten mycie tym szamponem jednak rysuje. Okazywało się, że używaliście rękawicy z mikrofibry czy też wełny, co jest no jeszcze gorsze. Mikrofibra do przeżycia, ale wełna totalna tragedia. Ten brud się klei, nie da się go wypłukać, rysujemy. Musi być gąbka i uwierzcie, że ta gąbka naprawdę działa. Ten brud jest mocno absorbowany w tą gąbkę, przez co tak naprawdę no, on zbiera po prostu te wszystkie zanieczyszczenia i bez problemu możemy umyć w ten sposób lakier. Są jednak przypadki, gdzie nie do końca się sprawdza albo trzeba podwójnie umyć tą powierzchnię. Szczególnie jeżeli samochód jest bardzo zabrudzony i jeżeli użyjemy zbyt delikatnego prełoszu, tak? Czyli to mycie wstępne jest zbyt delikatne, zostaje dużo zanieczyszczeń, szczególnie gdzieś tam w takich trudno dostępnych miejscach, zakamarkach, no to tam gdzieś możemy nie dojść, tak? Wtedy owszem zgodzę się, że taki tradycyjny szampon z pianą i rękawica gdzieś tam może troszeczkę lepiej zadziałać, bo tam nam lepiej to spenetruje. Natomiast tak, jeżeli chodzi o No Rinse'a, jest w pełni bezpieczny. Myjemy tym szamponem samochody w czarnym Unii, czerwonym Unii. Myliśmy też Forda Mustanga czarnego, Panther Black lakier, który ma bardzo mało ziarna, wygląda wręcz jak Unii. Naprawdę nic się nie rysowało. Jeżeli robimy wszystko tak, jak
powinno się robić. Dodatkowo produkt jest bardzo taki wszechstronny, tak bym powiedział, bo oprócz tego, że jest szamponem, jest świetnym produktem do mycia szyb. Tak, tak, zgadza się, tak jest naprawdę, słuchajcie, u nas chłopaki tak naprawdę myją głównie tym szyby, nawet od wewnątrz, które są bardzo zanieczyszczone i nawet tylne szyby w sedanach, gdzie jak wiecie, czasami były czyszczone raz na rok albo nie były czyszczone przez kilka lat. Dodatkowo można używać tego produktu jako taki quick detailer do wnętrza, no i oczywiście jako impregnat do gąbek. Często stosujemy go, właściwie mamy w padłoszerze ten produkt, więc automatycznie ta po wypłukaniu ta gąbka już jest zaimpregnowana tym no-rinsem. Dodatkowo mamy też w butelce z atomizerem i czasami sobie po prostu dopryskujemy. Także produkt wcale nie nowy, bo powstał, no myślę, że 10 lat temu, jak nie lepiej chyba, już nie pamiętam, ale zresztą był w Polsce przecież przez dłuższy czas, natomiast no, był po prostu niedoceniony, być może my baliśmy się, ja też bałem się, używałem go kiedyś tylko w rozcieńczeniu jako quick detailer i właśnie to jest kolejne zastosowanie, można go używać jako kudek. I tylko głównie w taki sposób go używałem, natomiast jakby nie chciałem też dopuścić do myśli, że w ten sposób można myć samochody, ale w tym roku się przełamaliśmy i jak widać można, tylko trzeba po prostu się odważyć i spróbować. Kolejne dwa produkty. Tevo Safe Vision, przepraszam, że w takim małej buteleczce, ale nie mamy, skończyła nam się duża butla i mamy tylko tą małą wyjazdówkę, którą jeszcze męczymy. Musimy otworzyć sobie świeży towar. Tevo Safe Vision to jest ta Tevo seria G-Active, czyli ona weszła w tym roku. I to jest produkt, to jest płyn do mycia szyb, powiedzmy sobie, ale z dodatkiem hydrofobowym, czyli z dodatkiem niewidzialnej wycieraczki. Co nam się najbardziej podoba? Śliskość po tym produkcie. Śliskość jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Tak naprawdę zawsze po myciu przecieraliśmy szyby zwykłym płynem, ale w sumie te zwykłe płyny do szyb nie dają takiej śliskości, potrafią więc wręcz trochę wyjałowić tą szybę i w momencie, gdy macie z przodu niewidzialną wycieraczkę, jeszcze wyjałowicie tą szybę, często jest problem z tym skakaniem wycieraczek. Pomijam, że może być to czasami ułożenie piór, może być problem z produktem, może być już po prostu kamień na szybie i warto to odkamienić, ale takie mocne jałowienie uważam, że też może powodować to skakanie, dlatego my w tej chwili po myciu bardzo często przecieramy szyby sobie z zewnątrz tym Safe Vision. Do wnętrza nie używamy go, szczerze mówiąc, nawet chyba nie testowaliśmy jakoś, ale on też nie ma jakoś specjalnie dużo właściwości czyszczących. Natomiast z zewnątrz wystarczy, żeby usunąć te drobne, świeże plamy po wodzie, tak, które zostały gdzieś tam po osuszaniu. Dodatkowo właśnie podbija śliskość, poprawia pracę wycieraczek, podbija działanie niewidzialnej wycieraczki, więc tak naprawdę taka niewidzialna wycieraczka też jest cały czas boosterowana, tak jak, nie wiem, kudek boosteruje nam powłokę na lakierze. Na początku broniłem się od tego produktu, mówię, po co taki płyn do szyb z dodatkiem tego NW, skoro i tak mamy NW, ale ta śliskość jakby przemówiła za tym produktem i naprawdę zaczęliśmy go bardzo często stosować. G-Technic W9. No, jeżeli chodzi o water spot removery, było ich bardzo mało. Było ich bardzo mało, a szczególnie mało takich skutecznych. Natomiast w tym roku, no w sumie już w zeszłym roku, był po prostu wypływ takich produktów. Pojawiło się bardzo dużo na rynku, dużo firm też testuje nowe produkty, dostajemy wiele próbek. Natomiast jeżeli chodzi o W9, na dzień dzisiejszy naszym zdaniem jest numerem jeden. A przynajmniej na waterspoty, które trafiały do nas, okazał się numerem jeden, bo były przypadki, gdzie próbowaliśmy szereg różnych produktów, a tylko W9 sobie z nim poradziła. Te plamy po wodzie, kamień może być czasami już zbyt wżarty i czasami się nie udawało nawet tym usunąć, zgodzę się. Czasami może być tak, że te waterspoty są pod powłoką. Już pewnie gdzieś o tym słyszeliście od nas. Natomiast jeżeli nie jest aż tak źle, ale jednocześnie Q9
kudek nie daje rady tego usunąć, bądź też inne waterspot removery. Tu W9 naprawdę sprawdzała nam się bardzo, bardzo dobrze. Fajny też produkt nie tylko do takich waterspotów i odtykania powłoki, ale również do przygotowania starszych samochodów do polerowania. Gdzieś tam w rancikach, między emblematami, jeżeli macie dużo osadów kamiennych. My do tej pory czyściliśmy to kwasem do felg, natomiast W9 okazuje się dużo lepszym rozwiązaniem nawet niż ten kwas. Oczywiście no nie jest to tani produkt, jest gotowy do użycia, ale czasami wspomagamy się nim, ponieważ dużo, dużo szybciej nam to idzie. Zresztą też gdzieś na Facebooku pojawiały się zdjęcia właśnie emblematów doczyszczonych za pomocą W9. Naprawdę bardzo świetny, mocny produkt i tutaj no, G-Technic przemyślał, zrobił, no widać coś po prostu innego, tak? A nie tylko nazwa Water Spot Remover i działa lub w 50% przypadków albo i mniej. Nie, nie, tutaj jest dużo, dużo lepiej. No dobra, i został nam ostatni produkt, rodzynek. W sumie niedawno było trochę o tej marce. Na razie nie widać, jaka to marka, ale pewnie się już domyślacie. Virtus, czyli włoski producent past. Mają też trochę chemii. Produkują również lakiery i podkłady. No i zaprezentowali też taką bonetkę. Spotkaliśmy się z nimi też jakoś w wakacje i pokazali nam właśnie taką metodę docierania pasty. No i świetnie sprawdza się to, słuchajcie, na bardzo takich miękkich, problematycznych lakierach. Czarne uni, czerwone uni albo miękkie lakiery, gdzie ta pasta mocno zastyga, wkleja się w lakier. Wtedy działa to naprawdę dobrze. Najlepiej byłoby mieć dwie maszynki, tak? Polerujemy, na drugiej maszynie mamy bonetkę, pyk, docieramy sobie pastę tą drugą maszyną. Jeżeli mamy tylko jedną maszynę, może to być trochę problematyczne, bo musimy zdjąć pada i założyć tą bonetkę, ewentualnie zrobić kilka, tam dwa, trzy jakieś elemenciki i wtedy dopiero dotrzeć. To już zależy od Was, natomiast jesteśmy mocno na tak, jeżeli chodzi o ten produkt, a właściwie akcesorium, ponieważ sprawa, no, w wielu przypadkach nam pomogła po prostu, tak? Jeżeli musimy gdzieś bawić się ręcznikiem z mikrofibry, delikatnie docierać tą pastę, a tu możemy po prostu zrobić jeden, dwa krótkie przejazdy, tak? Zebrać tą pastę i naprawdę nie zostaje żaden maczek, no to jesteśmy szczęśliwi. Mieliśmy, słuchajcie, BMW trójkę w czarnym uni i tak naprawdę cały samochód docieraliśmy właśnie, znaczy pastę, tak? Podczas polerowania docieraliśmy tą bonetką. Na początku baliśmy się, że ta ścierana pasta będzie troszeczkę nam kruszyła się, tak? Będzie tworzył się jakiś pyłek z tego urobku i to wszystko będzie rysowało nam powierzchnię lakieru. Nie, nie ma z tym, słuchajcie, absolutnie żadnego problemu. Ta mikrofibra też sama z siebie nie robiła nam jakiegoś bałaganu. Ustawiamy zazwyczaj bieg trzeci na dualce i w ten sposób docieramy właśnie resztkę pasty. Jedyny minus, no starcza na dwa, maksymalnie trzy elementy, tak? Więc no i po tym czasie trzeba wrzucić ją do prania i wziąć kolejną. Pamiętajcie też, żeby w trakcie pracy wydmuchiwać na bieżąco sprężonym powietrzem tutaj ten urobek, ten tłuszcz, no bo z czasem zacznie się to nam wszystko mazać. Mamy kilka tak naprawdę otwartych swoich tych bonetek, pranych wiele razy, z czego ta jedna była już naprawdę nawet nie naście, a 10 razy prana. Baliśmy się na początku o ten rzep albo tutaj szew, że to może się rozchodzić. Nie, nie ma z tym problemu. Na początku też patrzyliśmy na sam ten szew, że w momencie jak będziemy dociskać, to być może ten właśnie taki szef może gdzieś tam nam przyrysować powierzchnię lakieru. Nie, nie ma z tym, słuchajcie, żadnego problemu. Także bardzo dziękujemy Virtusowi za taką innowacyjność, pokazanie takiego patentu, bo sprawdza się to naprawdę świetnie, a szczególnie przy tych problematycznych lakierach. Dodatkowo mówiliśmy jeszcze też o tym właśnie na live'ie, o Virtusie, że możecie też wykorzystać ją podczas odtłuszczania, tak? Jeżeli mamy bardzo miękki lakier, gdzie
aplikując zmywacz za pomocą mikrofibry już robimy wżerę, albo nie wiem, pryskamy tą zmywaczem, tak? Nie tylko IPą, powiedzmy, zmywaczem i zaczynamy to wszystko docierać sobie mikrofibrą i zostają nam jakieś mikroryski właśnie od mikrofibry, od tych przesunięć, możemy to zastąpić właśnie tą bonetką. Oczywiście, no znowu, musimy mieć ich kilka, tak? Bo jedne do docierania, drugie do odtłuszczania, no ale pamiętajcie, że liczy się ten efekt końcowy, tak? Więc powinniśmy być uzbrojeni w różne akcesoria, które mają nam przyspieszyć pracę i poprawić po prostu jakość. Także naprawdę bardzo, bardzo przydatny gadżet, tak sobie powiedzmy. Ok, to już tyle. 10 produktów za nami. Tak jak powiedziałem na początku, ciężko było zrobić tą listę, ja chciałem ją jeszcze wydłużyć, no ale te top 10 to jest top 10 i musieliśmy to po prostu wybrać. Jeżeli Wy macie jakieś swoje produkty z tego roku 2018, które Was wyjątkowo zaskoczyły, niekoniecznie nowe, ale które po prostu po raz pierwszy użyliście, zaskoczyły Was bardzo dobrze, to oczywiście piszcie, informujcie nas o tym w komentarzach, no i mam nadzieję, że rozwinie się bardzo ciekawa dyskusja. Tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!